To witajcie, drodzy moi widzowie. Byli u mnie najlepsi moi fanowie z Poznania. Chciałem serdecznie podziękować tym nowym fanom. Eleganckie, rewelacyjne, że można sobie ascensję. Takie fajne cudo dostałem. Jestem zadowolony. Tu fajna pokryweczka. Takie o, wydusza się. Herbatkę, a w sam raz do herbatki. Pozdrawiam tych najlepszych fanów z Poznania. I po prostu to jest taka rzecz po prostu przydatna. Jestem zadowolony. My sobie porozmawiali, sobie zdjęcia porobili. Najlepsi to koledzy to są, no. No i tak to czas leci. Jestem zadowolony. Ten prezent to tak mi się podoba. Ja sobie go tak zerkam na to pudełko, fajnie. Ja sobie teraz właśnie tak ogólnie mam ten właśnie ten styl taki, że ja no nie miałem nigdy takich fanów więcej, ale teraz mam tyle tych dużo fanów, tyle tych mam, tam mam tyle kolegów, nie? Zawsze sobie z kimś porozmawiam, no. Mam kolegę w Jeleniej Górze, sobie tak rozmawiamy. No i spodziewam się drugiej paczki, fajnej, eleganckiej. Mam tyle fanów eleganckich i teraz jeszcze do mnie też za niedługo przyjadą niektórzy jeszcze z daleka. No, tego ja chodzę sobie na siłownię też ogółem, czasami co poniedziałek zawsze chodzę. A na razie to tego właśnie czekam na ten moment, jak już zasnę, ruszę, sobie zacznę jeszcze jeździć skuterkiem i potem jeszcze zacznę sobie fajnie, elegancko, tak, sobie teraz właśnie takie załatwiłem jeszcze takie rękawiczki bokserskie. Lubię jeździć dużo skuterem, no bo ponieważ teraz nie jeżdżę skuterem, no bo po prostu no, czekam na takiego mechanika, który mógłby mi tego skutera zrobić, ponieważ za chwilę będę miał drugiego gościa. Za Legnicą. Ja powiedziałem, do mnie może ktoś każdy przyjechać. Czy dziewczyna, czy to facet, czy jakieś fanowie. Do mnie może każdy przyjechać, porozmawiać, może ze mną pośmiać się, pożartować. Ja jestem szczery, miły. Każdą ciekawostkę potrafię zrobić. Czy jakieś tam po prostu jakaś zupa, czy takie o, fajnie, tu, elegancko. Wszystko się to robiło, wszystko w swoim czasie robiłem, no. Teraz wiadomo, ciepło jest. Chodzę sobie z psem na spacery, biorę go, psa, bawimy się. No, pies się lubi bawić. Pies pilnuje swojego przyjaciela. I on przyjdzie do domu, powie, gdzie jest jego dom. On lubi się bawić. A ja, ponieważ jeżdżę sobie tego czasami na stopa, jedę, mam takich drugich fanów, najlepszych. Wiadomo, no, ja się interesuję elektroniką, różnym taką, jak telefony interesuję się. Po prostu to jest takie coś, lubię coś robić, fajnie, elegancko, ale nawet czy to, nawet mogę robić też coś na wiosce, takie coś posprzątać, fajnie, elegancko. Kupiłem orzeszki w Polsce. Kupiłem w Niemczech orzeszki. Jest różnica tym a tym. Kupiłem te orzeszki w Polsce, to te orzeszki w Polsce to tak nie za bardzo smakowały. A kupiłem w Niemczech i tam po prostu. W Niemczech po prostu te orzeszki są smaczne, przepyszne i rewelacyjne i bardziej takie, no, mają smak idealny, idealny. Ja dbam o swojego skutera, czyszczę go fajnie, elegancko, ale może jeszcze jakaś panna się przewiezie na tym skuterze, no. Drodzy widzowie, zapraszam was do drugiego mojego filmu.